Pokaz jasełkowy przygotowali także uczniowie z gimnazjum nr 1 w Policach. Działające w szkole małe formy teatralne pod opieką nauczycielki Natalii Michałowskiej przygotowały ciekawą interpretację przedstawienia. W tym roku chcielibyśmy połączyć tradycję z nowoczesnością, stąd pojawiły się elementy miasta na dekoracjach. W przygotowaniach pomagał również ksiądz Marek Kawa oraz uczniowie klas drugich uczęszczający na zajęcia teatralne. Bardzo często mieliśmy próby, no teraz, wczoraj mieliśmy ostatnią próbę taką na hali, dzisiaj też od rana, od 8:00. No było bardzo fajnie, mamy wspaniałą grupę. W tego rodzaju przedstawieniach role aniołów grają zwykle dziewczynki. Tym razem było inaczej, spore wrażenie wywołał anioł męskiej postaci. Małym formom teatralnym towarzyszył szkolny zespół wokalny, który zaśpiewał kilka kolęd. Występ uczennic prezentujących taniec nowoczesny dodatkowo okrasił te zmodyfikowane jasełka. Podczas jasełek podsumowano również zbiórkę karmy dla zwierząt, która zostanie przekazana Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Policach. Wolontariusze pod okiem Iwony Włodarskiej zebrali 43 kg karmy.